Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Odejdź, odejdź, dalej nagrywaj, ja nie chcę, żeby było tak blisko. Jesteśmy po pierwszej nocy w kamperze. Okazało się, że mieliśmy jechać do, jak to się mówi, do kempingu. Pojechaliśmy o 22, niestety był zamknięty. Wracaliśmy, mieliśmy jeszcze jedną możliwość, ale możliwością był parking w jakimś opuszczonym zamku, gdzieś pośród lasu, więc powiedzieliśmy, że też nie. Stanęliśmy w końcu na stacji pali, zjedliśmy sobie jakąś zupkę, taką a la co, kapuśniaczek, nie? Coś takiego, no. I spaliśmy. No, to była spoko. Na początku bardzo mocno czuwaliśmy, bo naczytaliśmy się... Co ty robisz? Tak, zapytałem, wiesz? Naczytaliśmy się, że okradają kampery i tak czuwaliśmy. Z Adrianem zgodnie powiedzieliśmy, że na początku czuwaliśmy, ale jest spoko. Mi zimno było trochę nad ranem. Tak? Trochę już tak, trochę... A widzisz, ja kocyk wziąłem, patrz tutaj, kocyk, kurczę, proszę ciebie, Ikea. Się myśli, główka pracuje. Ja wziąłem grubszą kołdrę, a Adrian wziął, jak to, jak była? Średnio ciepłą kołdrę. Średnio ciepłą kołdrę i kocyk. Ale naprawdę, o, to jest, kurczę, lekko bardzo ciepło. Świstek tak zwany. Zaczynamy tego vloga, ogarniamy się, kąpiemy, przebieramy i jedziemy dalej. Pierwszy punkt, śniadanie w Wiedniu. Zaczynamy tego vloga za 3, 2, 1. Pierwszym naszym błędem taktycznym było to, że nie kupiliśmy żadnej kołdry, nie wzięliśmy ze sobą żadnej kołdry, to zatrzymaliśmy się w Ikei i kupiłem, ja chcę was troszeczkę informować o kosztach tej podróży, bo chciałem jak najtaniej i będzie jak najtaniej, bo wczoraj wydaliśmy tak naprawdę chyba tylko 60 zł na winietę czeską i 300 zł na paliwo. I chyba 15 zł na obiad w Ikei. To są były takie koszty, które musieliśmy zrobić. Wiadomo, koszt kołdry, no to jest przeze mnie. To nie wiem, chyba dałem 120 zł za wszystko, czyli za kołdrę, za... No tu nie mam poszewki, ale wziąłem poduszkę też grubą i mam poduszkę i poszewkę. Za wszystko zapłaciłem 120 zł. Jesteśmy w Czechach, praktycznie godzinkę od Wiednia, a wydaliśmy na razie, no maksymalnie 400 zł na dwóch. Także dzisiaj kontynuuję. Kolejny vlog i dzisiaj jedziemy na śniadanie do Wiednia. Chcemy jechać, no nie będę wam mówił gdzie, zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie fajnie. W takim miejscu spaliśmy. Wow, przepraszam, prawie spadłem. W takim miejscu spaliśmy, no nic ciekawego w zasadzie, żeby pokazywać. Ale pokazuję, bo może żebyście się wczuli bardziej w naszą podróż. Jesteśmy w Czechach, tutaj zaparkowaliśmy kampera. Jesteśmy na takiej wylotówce, zaraz ruszamy tamtą trasą, lecimy dalej. Tutaj sobie przespaliśmy, tu jest stacja. No i tak się żyje. Co jest taką nowością, to, że w końcu pierwszy raz po 2-3 miesiącach od kupna mogłem założyć moją, gdzie jest słoneczko, moją debiutancką koszulkę z wężem. Angelika nie pozwalała mi jej kupić, bardzo jej nie lubi. Pani, uważaj mi tu z moim kamperkiem, bo bardzo blisko jedziesz. No, ruszamy, jedziemy do Wiednia, widzimy się już ze śniadanka. Taki klimacik, jest 17 stopni, jest słoneczko, więc taką i z jednej, i z drugiej strony taką trasę można jechać. I oczywiście ulubiony kierowca, Adrian Harewicz. Jedziemy, teraz już wiesz? Teraz wiem, teraz tak, Wiedeń. Na południe. Wiedeń. Ile tutaj jest kamperów, ja mam nadzieję, że was to interesuje. Ja pierwszy raz jestem w takim miejscu, w ogóle pierwszy raz jadę kamperem, jak wiecie. I wszystko mnie ekscytuje. Adrian mnie ekscytuje. Ekscytuje mnie to, że tutaj możemy kampera podłączyć. Że pani sobie teraz wyszła czytać książkę. A tam ma, nie wiem czy zobaczycie, ale barek swój, jakieś tam drineczki może sobie robić, czyli chillować. Ciekawą rzeczą jest jeszcze to, że biuro tego kempingu jest zamknięte i jest tutaj napisane, że biuro jest do odwołania zamknięte, że proszą wziąć taką karteczkę, to już ja biorę ją od razu, bo jeszcze nie wziąłem, uzupełnić ją, wrzucić 22 euro i po prostu wsadzić tutaj. Pomyślałem, że już nie zjemy śniadania, tylko muszę od razu na sznycla. Sznycl. Wiener Schnitzel to się nazywa. No. Jak najbardziej. O, albo może pójdziemy do, wiesz, do jakiej restauracji pójdziemy? Tam, gdzie Wojtek wstawiał z tymi żeberkami. Najlepsze żeberka w Wiedniu. Tak, tam pójdziemy. Zdjęcia jak Wojtek. Dobra, tam pójdziemy. W pewnym uśmiechu, uśmiech. Tam pójdziemy. Kochani. Dzień dobry, kochani. Pięknego, słonecznego. To jest moja kwestia, daj spokój, zostaw. Tak jak mówiłem, nie śniadanie, a obiad w Wiedniu. Zdrówko, wasze zdrówko. Co?
Śniadanie tworzy obiad. Ty możesz opisać właśnie piwo, bo ja będę zaraz ważną kwestię mówił odnośnie dania, to ty możesz o piwie powiedzieć. Spróbuj i oceń. Przepyszna piana. Piwo orzeźwiające. Beczki. Długo wyczekowanej wiedeńskich piwnicach. Witam serdecznie z przepięknego i słonecznego Wiednia, mojego ulubionego miasta. Chciałem Państwu serdecznie polecić genialny sznycel wiedeński na ulicy Nebelgasse, który jest tu od 1972 roku, o ile się nie mylę. Serdecznie polecam i do miłego, do zobaczenia. Za pierwszym razem, pięknie. Za pierwszym razem mamy kwestię, to jest moja ulubiona kwestia. Jesteśmy tutaj w restauracji z polecenia, znaczy może nie z polecenia, bo Wojtek nam o niej teraz nie powiedział, ale sprawdziłem na Instagramie, gdzie polecał tego sznycla i przyszliśmy tu od razu, żeby te późne śniadanie, wczesny obiad zjeść i lecimy wtedy dalej. W ogóle jaka giga porcja za samego sznycla, czyli tutaj zapłaciliśmy o to, co widzicie tutaj, kosztuje 8,50 euro oczywiście, ale 8,50, mamy do tego sałateczkę, mamy do tego sałatkę ziemniaczaną, to już taki klasyk ma cznego, mili Państwo. You stare into my eyes and it makes you wonder, is she the one I'll take home? Musisz mi pożyczyć koszulę do zdjęcia, dobra? No bo mam już jedno w tej koszulce, no bez sensu cały czas robić w tej samej. Patrz tutaj, blisko. Gotowy? Tak na szybko. W centrum miasta, szybki change. Polacy na wakacjach. To moje jedyne miny. Znam trzy pozycje, do których pozuję. Albo patrzę w lewo, albo patrzę w prawo, albo robię tak, albo jeszcze robię tak, że schylę. A, nieważne. Wszystkie są do dupy. I stare right back at yours and it makes me wonder, why is he here all alone? Piękna rzeźba, solidna polska robota mamy tutaj. Nie wiem, czy to Polak, ale tak, patrzę i sobie strzelam, że mógłby to być. A ja myślę, że Juri w ogóle, nie? Że on jakoś przed nami był po prostu w Wiedniu i... Ostatnio nawet mówił, że jest 60 km od nas. Szarlotka do ciebie zrobiła? No. To where the music's too loud and where the people surround me. Yeah, here's my best advice. Jesteśmy na Stefan Plac? Nie wiem do końca jak się mówi, ogólnie jesteśmy na wiedeńskiej starówce. Ogólnie wiedeńska starówka jest w ogóle wpisana na światową listę UNESCO, ale zobaczcie jak wygląda ta świątynia przepięknie. Jak przed przyjazdem tutaj czytałem o niej, to przeczytałem, że jest najważniejszą świątynią i nie wiem do końca gdzie, czy w Wiedniu, czy po prostu w Austrii, ale wygląda przepięknie, a to, że staróweczka jest w UNESCO, to w ogóle coś znaczy. Przyjechaliśmy w ogóle do centrum, do samego centrum Uberem i ani ja, ani Adrian nie naładowaliśmy telefonu i mamy mało. Przyjeździliśmy dlatego do Five Guys, to jest taka burgerownia, ja byłem pierwszy raz w tej sieciówce, bo to jest sieciówka, chyba w Madrycie. I co jest fajne, ja tu nie jem burgerów, bo są dla mnie przynajmniej syfiaste, ale że na przykład wybieram sobie kolkę zero i jak wybieram tą opcję w dolewce, to mam kolę zero czereśniową, kolę zero pomarańczową, limonkową, cytrynową, jakąś imbirową chyba. Do tego jeszcze jakaś wanilia i wanilia z czymś, więc bardzo duży jest rozstrzał tego, tak samo Fanta. W restauracjach w Polsce, w sensie w takich sieciweczkach, jeszcze kole okej, znajdziecie, ale na przykład Fanta Zero, Fanta Zero pomarańczowa, Fanta Zero, nie wiem, ananasowa. Ładujemy telefon, jedziemy, już, zaraz. Przespacerujemy się jeszcze, mamy z pół godziny jeszcze tutaj, żeby dobrze było. Przespacerujemy się jeszcze po tej staróweczce i lecimy dalej. Wróciliśmy już do kampera, cały czas jest podłączony do prądu, żeby się ładował. Moją słabością, jak jadę, jak jestem w innych krajach, to na pewno to, że uwielbiam kupować różne rzeczy w sklepach spożywczych. Możecie mi napisać, czy też tak macie, jak idziecie do sklepu, nie wiem, za granicą, po prostu w innym mieście, w innym kraju, to szalejecie. Ja po prostu byłem teraz. Umówiliśmy się z Adrianem, że zanim wyjedziemy, to zrobimy sobie taki mały piknik. I zobaczcie, mamy tutaj prosciutto, no to wiadomo, to akurat nie mega austriackie. To jest firma, którą kojarzę tylko
ze względu na to, że pamiętam, jak do Angeliki przyjeżdżałem, to tej firmy właśnie takie Wojtek albo Aga przywozili z Wiednia, z Austrii i po prostu to było cudowne, także kupiłem takie też czekoladki. Tu mamy jeszcze jakieś mozarty, to też będę musiał spróbować, ale to na deser. Do tego kupiłem wodę, do tego jakieś takie kanapeczki już gotowe, też żeby były jakieś zapasy w lodówce. Tu mamy jakieś rolatki łososiowe. Mamy takie krewetki, tam domniemam, że jest, o tak, jest gdzieś sosik. Kolejne krewetki, do tego na deser też arbuz. To już pokazywałem te wafelki, po prostu mega, mega mi się kojarzy. Tu jakaś sałatka i na końcu spróbować jakiegoś tam kawiorku. To jest nasz zestaw na piknik. Mamy jeszcze tam kilka swoich rzeczy i no i smacznego, jemy i wylatujemy. Już po jedzonku wszystko było po prostu sztos. Było po prostu cudowne. No i kończy się nasza wiedeńska przygoda, ale na pewno musimy tutaj wrócić, w sensie po drodze, jak będziemy wracać, to na pewno będę musiał wstąpić, bo chcę zrobić zakupy stricte do domu. Ja uwielbiam austriackie musztardy, na pewno Wojtek będzie ode mnie chciał, żebym mu kupił. Przywieziemy Wojtkowi, przywieziemy sobie na pewno do domu i musztardki, i te wafelki, i inne rzeczy. Po drodze, to będzie po drodze. Dzisiaj mieliśmy jeszcze być na takim pięknym miejscu, pięknym jeziorze, jednak obliczyliśmy czasowo, że dojedziemy tam dopiero na wieczór, na późny wieczór, więc już się nie opłaca. Przez to, jak to pięknie wygląda, nie opłaca się być tam w nocy, więc jedziemy. Dzisiaj mamy taki cel, żeby twardo jechać. Jesteśmy w Wiedniu, a chcemy zasnąć w Udine, czyli już we Włoszech. No i tam już zobaczycie, co będzie dalej. Jak prawilni podróżnicy, przed wyjazdem z pola kempingowego musimy naładować się wodą. Tutaj mamy naklejkę, jakby nam się pomyliło. Tutaj wlewaj wodę. I mamy tą wodę po to, żeby na przykład, nie wiem, myć naczynia. To akurat nam się nie przydało, ale na przykład prysznic, nie? Nam prysznic się na pewno... Ciekawe, ile mamy wody w ogóle. Zatrzymaliśmy się gdzieś na trasie. Zobaczcie, jaki jest przecudowny widok, ale zatrzymaliśmy się dlatego, żeby coś zjeść na stacji, ale tu kojarzy mi się to z wyjazdami do Austrii. Jeszcze jakbym znalazł, jakbym nawet się postarał odkopać, to bym odkopał filmy na kasecie wideo i jak gdzieś tutaj stoję z moją mamą i nagrywam jakiś tam materiał jeszcze na kasety wideo i tu w tym gdzieś mniej więcej miejscu. I zawsze jak mijamy Austrię, to się tutaj zatrzymujemy. Już kolejny dzień za nami, tym razem śpimy w Udine, mieliśmy spać w hotelu, żeby się ogarnąć co do ładowania laptopów, telefonów, tego wszystkiego, jednak żaden hotel nie chce nas przyjąć, bo nie ma miejsca. Pozostało mi tylko zmontować dla was film, który nagrałem dwa dni temu, wykąpać się i iść spać. Gdzie będziemy, to na pewno nie wiecie, na pewno was zaskoczę, gdzie jutro będę i w sumie gdzie pojutrze i nadal wam nie powiedziałem, po co jadę. Dzień dobry, cześć, w ogóle jakieś daily z tego wychodzi, dlatego już się nie witam taką całą regułką, bo nagrywam codziennie i tak się czuję, jakbym po prostu, nie wiem, był jeszcze bliżej was niż zwykle. Zaczynamy kolejny dzień, nie wpuścili nas do hotelu, w sensie nie było miejsc, więc zasnęliśmy na parkingu hotelowym i fajnie, fajnie, bo jednak miałem troszeczkę taki wyrzut, że mieliśmy spać na dziko, a jednak chcemy spać w hotelu, ale tylko po to, żeby to wszystko zrobić, te sprawy filmowe, zdjęciowe, naładować. Ale jestem zadowolony koniec końców, ponieważ przyszliśmy rano o 9:00. Spytałem w ogóle, czy mogę na przykład zamówić coś w barze, w restauracji, zjeść, wypić i po prostu posiedzieć chwilę na internecie. Hotel się zgodził, więc od godziny 9:00 do mniej więcej teraz, czyli do 11:00 dodawałem film. Ładowałem aparat i ładowałem laptopa i teraz się z wami witam, ruszamy, jesteśmy w Udine, czyli w mieście, gdzie może pamiętacie, może nie, spałem z Angeliką, kiedy robiliśmy chyba niespodziankę dla dzieciaków, tak mi się wydaje, na pewno na parkingu pakowaliśmy multum prezentów i to było już z Charlotką, więc jeśli pamiętacie tego vloga, to tak, jesteśmy znowu w tym miejscu, ruszamy, zaczynamy tego vloga za 3, 2, 1, przystanek we Włoszech i must have, czyli kawka, czyli kanapeczka z prosciutto i to jest największym sztosem, woda Pellegrino, no i musiałem dokupić, nawet nie wiesz o tym, musiałem dokupić AdBlue. A tak, właśnie pamiętałem, bo szukałem na stacji, nie było tego. Właśnie, właśnie, także szybki szamunek, szybka kawka, szybka woda i w trasę. Profesorze, smacznego. Kochani, kochani, przyznać mi się tutaj w tym momencie, kto spodziewał się, że na następnym ujęciu będę w Wenecji.
Wenecji postanowiliśmy z Adrianem, to jest troszeczkę takie spontaniczne, gdyż mieliśmy dzisiaj jechać gdzieś, gdzie zajęłoby to nam 5 godzin. I sobie obliczyliśmy, kurde, jesteśmy 70-80 km od Wenecji, jedźmy tam. Drugą rzeczą, która nas do tego zmusiła, jest Michael. Michael jest tutaj ze swoją dziewczyną. Co prawda wiemy, że pewnie wyjazd do Wenecji ze swoją dziewczyną miał być romantyczny, ale zjemy obiadek, pozwiedzamy, ja muszę gondolą się przepłynąć. No być w Wenecji i nie przepłynąć się gondolą to szok. Wenecja rocznie schodzi w dół, osuwa się o kilka milimetrów i mówi się, że za 20 lat będzie już ileś tam pod wodą. Mówię, że miałem tutaj być z Angeliką, Wenecja romantycznie, ale jestem z tobą. Nie wiem, czy ja swoje życie dobrze prowadzę. Idziemy teraz, mamy około 700 metrów gdzieś tam, bo już w tamtym miejscu gdzieś czekają na nas Ania z Michaelem, 700 metrów dokładnie. Ja na początku chciałem o tam jedzie, taką taksóweczką pojechać, ale 700 metrów to bez przesady. Zaraz zjemy, pokumamy tutaj ile co kosztuje, ile gondolka, ile taksi i na pewno tutaj popływamy. Pamiętasz co robiłeś, jak byłeś tutaj pierwszym razem? Wy byliśmy tutaj na wycieczce szkolnej, my byliśmy na wycieczce, chyba ja miałem 16-15 lat i nie wiem, my tu chyba tylko przyjechaliśmy autokarem, chwilę popatrzyliśmy, wiesz jak małolaty, ma 15-16 lat, w dupie, tak nudzi, w dupie wszystko, aż kiedy pójdziemy do hotelu, nie wiem, na melanż czy coś, a nie jakaś tam Wenecja, totalnie nic nie pamiętam. Przechodzimy wąskimi ulicami, w barach się nie zmieścisz. To jest ile stopa ma? 28 cm moja, powiedzmy. O, no tak, moja będzie 7,5. 56. O, 3. 84 cm. No. Klasa plastyczna. Jeszcze taka mała anegdotka, kiedyś właśnie a propos map, to chodzimy sobie na... spacerujemy po Pradze czeskiej, no i sobie popiliśmy jakiegoś tam alkoholu, chyba absynt, o ile pamiętam, ale nie wiem, czy my w Pradze piliśmy absynt? Oj, chyba tak, no, bo zawsze namawiamy osoby, które nigdy nie piły. Tak, jakiś tam alkohol w każdym razie. I była straszna spina, że Julian, nasz kolega, chciał iść w lewo, Adrian chciał iść w prawo. Julian w lewo, Adrian w prawo i w końcu Adrian się wkurzył. Przypominam, to było pod wpływem alkoholu i zgiął mapę i wyrzucił do kanalizacji. Powiedział, że teraz będziemy sobie radzić bez mapy i trafiliśmy. Nakryliśmy zakochane amorki. Jeszcze się jeden vlog nie skończył, tu już jesteś zdrowy. No podnieśmy, stanieśmy. Łażyk. Dzień dobry. Opowiadaj o typie. Że zwymiotuje. Nie, to nie opowiadaj tego. Nie opowiadaj tego, widzowie tego nie chcę. Witamy w Wenecji. Rozmawiałem właśnie, że pojechałeś na weekend romantyczny z dziewczyną, a nie minął. Ile ty dzisiaj wylądowałeś? Dzisiaj rano. Dzisiaj? Tak. I witamy w Wenecji. Dużo godzin nie trzeba. Taką gondolkę właśnie, żeby to nie była jakaś tam łajba, tylko elegancka, czarna gondola. I tutaj sobie siedzimy, zjemy szamkę. No takie miejsce, powiem, Michael nie wybrał górnolotnego. Widziałem piękniejsze jak mijałem, ale o, to też jest sztos. Ale to jest już takie taksi. Ja i Adrian, gondolka za pół godzinki. Zdrowie. Do poniedziałku, żebyśmy sobie tutaj pobawili się, żeby wasz romantyczny wyjazd musicie przełożyć. Zamawiałem pizzę, a przyszli oni. Kto do mnie dzwoni tutaj? O, moja chory bzda. Wzięła telefon, operuje. Tylko ona jak bierze telefon, to tak na maksa do twarzy, nie? Daje i... Zaczepił mnie przed chwilą Włoch. Wypiliśmy jakieś tam limoncello, pogadaliśmy sobie drugie już, bo do obiadu też mieliśmy i powiedział nam taki ciekawy fakt, w sumie mogłem to wyczytać pewnie jak te osoby, które tutaj już były, to doskonale o tym wiedzą, ale Wenecja kiedyś miała 120 tysięcy mieszkańców, teraz ma 50 tysięcy. Takie jest wyludnienie. I powiedział mi, że są takie prognozy, że kiedyś Wenecja może być miastem widmo tylko dla turystów, czyli że nie będzie tutaj mieszkańców rdzennych, bo cały czas jest wyludnienie, bo ludzie się boją właśnie tego zatopienia, że już niedługo będzie wszystko pod wodą. I ze 120 tysięcy jest 50, a prognozy są, że będzie... Robimy zdjęcie, Michael wymyślił, że chce wejść na barana do Adriana. Czy to wyjdzie?
No proszę ja ciebie. I teraz musisz wstać. Ale da radę to, Adrian. Tyle lat przysiadów, burpeesów. 60 kilo nie weźmie? No. O, o. Nie, no tak na luzie. I poszedł, pięknie. No nie zdejmuj go, niech sobie zobaczy. Pokaż Ania mu, pokaż mu. Niech sobie zobaczy, Adrian jest wytrzymały. O tu, kamina. O, zajebiste. Tak jak mówiłem, odprowadziliśmy Michaela i Aneczkę i usiedliśmy w restauracyjce i zobaczcie, tak jak mówiłem. Muszę teraz dodać film, ale to za chwilę. W takim miejscu. Co kawka? Co bierzemy? Ja sobie wypiłem Red Bulla przed chwilą, a może piwko? Czy kawka? Czy piwko i kawka? Tak jak mówiłem, nie być w Wenecji, znaczy być w Wenecji i nie śmignąć gondolą, to jest coś niemożliwego. Nigdy się nie spodziewałem, że będę to robił z Adrianem. Naprawdę. Widzisz, tyle lat. Razem. No taką romantyczną podróż mnie znowu zabrałeś. Śmigamy sobie, jeśli kogoś to interesuje, to do 19:00, tyle zapłaciliśmy teraz, kosztuje 80 euro za 30 minut i po 19:00 już jest ekstra cena, czyli 100 euro za też 30 minut.